To mi się giga podoba. Jak musiałby wyglądać idealny kreator postaci? Ja powiem szczerze, powstał już taki, który jest bardzo dobry i nawet kilka takich jest, ale moim zdaniem aktualnie najlepszy kreator postaci, który widziałem i w którym udało mi się postać stworzyć, to Dragon's Dogma. No, to zdecydowanie. Uważam, że jakiś Baldur's Gate czy, czy Cyberpunk nie są blisko tego, co Dragon's Dogma w kreatorze ci gwarantowała. Black Desert, MMOsy mają bardzo dobre. Bardzo dobre kreatory postaci, ale w nich też kilku rzeczy często brakuje. Są pewne elementy, które nie dają ci takiej dowolności. Simsy to w ogóle się strasznie zastarzały. Simsy mają beznadziejny kreator postaci, moim zdaniem. Co miał jeszcze beznadziejny kreator postaci. Pamiętam, że za dzieciaka na mnie wielkie wrażenie robił kreator postaci w takiej grze online terra. Kojarzycie TERE Online. Ja grałem w tak miałem nie wiem, 12 lat czy coś takiego. I tam taką sukubicę se stworzyłem, mówię ja pole! Pier... <grych> Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Odpływamy dzisiaj w świat gdybania o idealnym kreatorze postaci. Jak taki kreator wygląda? Co powinien mieć? Czego w ogóle brakuje dzisiaj w kreatorach postaci? No, idealny kreator postaci powinien ci większość mięśni w ciele y pozwalać modyfikować i kości, które jakkolwiek wpływają na wygląd mocniej. Tak naprawdę każdą pojedynczą rzecz powinieneś móc, móc edytować. Chociaż mi się wydaje, że dużo bardziej niż sam, samo ciało twarz się chyba najbardziej liczy. To mi się wydaje, że idealny kreator postaci będzie się skupiał na tym, jak dużo szczegółów w rysach twarzy będziesz mógł kiedyś zawrzeć. I czy gracz faktycznie powinien mieć absolutną dowolność w tym, co może stworzyć? Oczywiście. Gry robią to naprawdę nieźle. Przeszliśmy od naprawdę prostych kreatorów z presetami w kierunku bardziej zaawansowanych, pozwalających na morfowanie konkretnych elementów wyglądu. Bethesda robi to dobrze, Black Desert było niesamowicie chwalone za kreator postaci, a teraz... Kurwa, aż mi się zachciało grać w Black Deserta, powiem szczerze. A teraz Dragon Age o dziwo zaoferuje jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do stworzenia własnej. Dragon Age zaoferuje jedno z bardziej, tak? Mhm, dobrze to. Zweryfikujmy to. There's even a glute And yes. To jest 100%, jeżeli chodzi o powiększenie swojej dupy. Zobaczcie. To. Feel ja prawie nie widzę There's różnicy. Even a glute And yes, I, gave my I ja wiem, że to brzmi jakoś kumersko ale jak chcesz, to powinieneś móc mieć potężną k... dupę i potężne k... cyce. Dlaczego miałbyś nie mieć? To jest świat fantazy. mojego bohatera. Ale jak ten temat widzą twórcy gier? Byłem nie tak dawno na Promised Land Art Festival w Łodzi i przy tej okazji spotkałem się z ludźmi z Lariana i z CD Projekt Red. I tak oto w Wasze ręce trafia materiał, jak powinien wyglądać idealny kreator postaci w grach. Zapraszam. Gniazda, jestem ciekawy, co powiedzieli profesjonaliści. Na start weźmiemy sobie temat dość nieoczywisty, bo zastanowimy się, jakie ograniczenia powinien mieć ten idealny kreator postaci. Mimo wszystko. Jest to przede wszystkim, ja jestem takim Rozmiar postaci który pewnie. bierze pod uwagę kontekst najbardziej. Jakby dla mnie no, najważniejszy jest kontekst, a więc idealny kreator postaci to jest taki, który jest tak oramowany przez designera, że nie daje mi pełnej wolności, cho chociaż wydaje mi się, że ją mam. Bo koniec końców chciałbym, żeby ta postać, którą wykreuję, żeby ona się wpisywała w świat, w którym, w którym, w którym egzystuję. No Cyberpunk to zrobił, to, to faktycznie, zdecydowanie jakby większość designów, które możesz sobie obrać, jest ich mnogość, ale wszystkie zamykają się w jakimś takim standardzie cybernetycznej przyszłości. To, to faktycznie. I kreator postaci w Cyberpunku, ja bym powiedział, że jest taki No, lekko ponad przeciętny. Ja bym nie powiedział, że on jest jakiś wybitny. Jest ok po prostu. I jakby dodaje się do tego świata. To, czego nie lubię w kreatorach postaci, to tego, że kreator postaci sobie, a world building sobie, i mam poczucie jakiegoś odklejenia. Jakby... A ja uważam, że powinieneś dać graczowi taką możliwość. Czemu nie? Jak ktoś chce się poruszać w ramach world buildingu, to się będzie poruszał. A jak nie, to nie, to jest moja gra, mój save. Co ci do tego, czy ja będę sobie tworzył postać, która w 2077 będzie wyglądać jak średniowieczny krasnolud? Jeżeli mam taką ochotę, to powinienem móc takie coś. Ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia i to zależy od każdego gracza. Właśnie po to jest kreator postaci, żebyśmy poczuli totalną dowolność i to, że my stworzyliśmy coś swojego. Czy to jest bekowe, czy to jest na poważnie, to zależy od gracza, a nie od tego, jak nas twórca w tym zamknie. Ja rozumiem, że powinny być jakieś realistyczne ramy na zasadzie, no nie mogę stworzyć postaci, która ma 5 metrów, bo po prostu gra nie jest do tego przystosowana choćby, nie wiem, wysokością framug w drzwiach. O, totalnie takie rzeczy rozumiem i pod tym kątem na przykład jakaś szerokość postaci, jej wielkość, grubość, co to Takie ramy to ja rozumiem, maksymalne, skrajne, ale nie rozumiem totalnie rozkminiania settingu i worldbuildingu pod kątem kreatora. Każdy powinien móc stworzyć swoją abominację. Wiem, że to trochę brzmi filozoficznie, ale w sumie jak się nad tym zastanowisz, to, to myślę, że, że, że poczujesz, co mam na myśli. To ma Nie, no prawda taka, że duże studia powinny to ogarniać, dla indie-developera to ciężkie wchodzenie. No tak, ale my nie rozmawiamy tutaj o nakładzie pracy pod kątem developingu, tylko gdybamy sobie, co by było fajne dla graczy i tyle. Ja nie patrzę na tym, co, co, co by twórca musiał odpieprzyć, nie? Totalnie nie o to mi chodzi i nie do tego zmierza dyskusja, bo ja się domyślam, że jest strasznie dużo roboty przy czymś takim, nie wątpię. Literalnie impact na wszystko, od włosów przez, wiesz, jakby kolor skóry, wygląd postaci... I chciałbym bardzo, żeby ta postać po prostu się idealnie wpisywała w ramy świata, w którym będzie operować. Z drugiej strony mamy perspektywę dziewczyn z Lariana, które poruszają dwie ważne kwestie. Nieskończonych możliwości oraz po prostu odtwarzania siebie. Jezu, to jest. I to pokazuje geniusz Larianów. W sensie nieironicznie to jest bardzo ważne. Żebyś miał, jeżeli kreator jest dobry to będziesz mógł stworzyć kogoś, kto na pierwszy rzut oka, niedokładny, ale taki pierwszy, powiesz, ej, to ja. Albo ktoś powie, nie, nie wiem, stworzy sobie postać na streamie w kreatorze i wypowiedzie, ej, wygląda jak ty. I to znaczy, że kreator jest co najmniej dobry. W Dragon's Dogmie byłem w stanie się lekko zbliżyć. Niestety, takiej abominacji jak ja w realnym świecie <laughs> ciężko jest... K Ban dostrzec w grach, ale kiedyś coś takiego powstanie, wiesz. Dzięki Hellwolf. Because that's what I personally really like doing, or that's actually the first thing that I try to do when I start any character creator. Uh, but basically, I think trying to reach an, an attainable goal of making Baldur ma okay. To, to jest OK, kreator postaci. Tam dużo z twarzą fajnych rzeczy można zrobić, ale uważam, że i tak jest wiele opcji, których mi brakowało. Ale to bardziej, kurde, to jest gra, w której mimo wszystko fokus stawiasz na punkty kurwa, rpg, klasy i tak dalej, a niekoniecznie. I widzisz tę postać w rzucie izometrycznym, prawie że, chyba że się przybliżysz, więc nie ma to aż takiego znaczenia, ale jednak nie. Chociaż z drugiej strony to jest symulator. To może jednak jest to ważne. Would it be the perfect character creation for me, but that being said, it's a little bit like reaching the speed of light type of a task. So we know it's impossible, but you know, we can just uh, uh, try. Well, I mean, you're always gonna have uh, time limitations, so no even if i try to think of everything that would make it an ideal character creator for me that doesn't mean that it's going to be the same for someone else oh, so obviously. i think if we would have to ask every single person like what is the ideal thing and then put all those things in Hello, we would be postage. going for endless amount of time so i don't think it's possible to have the theoretical Ja coś takiego and, z kreatorami postaci, że one. Ja, ja lubię, jak one są zaawansowane i lubię, jak dają masę opcji, ale ja mam bardzo problem duży ze stworzeniem czegoś, co faktycznie ładnie wygląda. W sensie majstruję na przykład przy suwakach związanych z nosem przez pół godziny, potem to oddalam, i na twarzy to wygląda jak. Kura. ...kartofel i ja mam takie ja... Ja właśnie zmarnowałem pół godziny życia na to, żeby zrobić coś, co nie wygląda dobrze. Ja, ja, ale to jest kwestia po prostu tego, że ja nie mam za bardzo wizji i talentu pod tym kątem, ale cieszy mnie to, że mam opcję pobawienia się w tym. Jakkolwiek miałem styczność z Simsami, to po kreatorze postaci mi się ta gra przestała podobać, na przykład. <grym> No, tak było. Ja lubię kreatory postaci, i w przypadku Dragons Dogma, o której mówiłem, która uważam ma jeden z najlepszych kreatorów postaci, jakie widziałem, no, mówię na swojej próbie, na swoim doświadczeniu, pewnie są lepsze i po prostu ich nie znam, to ta Dragons Dogma, ona miała ten kreator postaci udostępniony wcześniej, co było bardzo dobrym marketingiem dla samej gry. Pomijamy, czy gra była dobra, czy nie, ale to było bardzo dobry marketing, że mogłeś sobie parę dni wcześniej zrobić naprawdę kozacką postać nie, i pokombinować. Idealny as, as kreator. Taki no, kreator, taki hipotetycznie bez żadnych ograniczeń. Dokładnie to co powiedziałeś? No i Dani było, żebyś mógł sobie stworzyć taką postać, jaką może hotę. No tak. Zaufajmy, myśmy mieli tyle na ten temat, naprawdę. I to jest ten hipotetyczny, i byłoby świetnie, natomiast w takich jak w cyberpunk, gdzie używasz broni, samochodów, masz pewnego rodzaju metryki, żeby usiąść na, co na sofie, zaopatrzyć sobie butelkę wody, cokolwiek innego, to ciało, które sobie tworzysz. Jakieś tam muszą mieć restrykcje, bo... Nie no, takie restrykcje ja totalnie rozumiem, żeby ono jakkolwiek mogło wchodzić w interakcję ze światem otaczającym. Te restrykcje rozumiem. Innych nie rozumiem, jak Dragon Age the Wailgard, kurwać. <ścoughs> Te restrykcje są takie. Możesz stworzyć ładną postać, ale nie za ładną kurwa, je... rozumiesz? Nie wo... nie, mo... nie będziesz się patrzył na dupę swojej postaci. Ty. Kuj o ty. Można lecieć samochodu, <noise> się zmieścić w tym samochodzie, móc kierownicę. Także hipotetycznie tak, super, fajnie było mieć wszystkie możliwości, jakie są w Twojej wyobraźni. Natomiast nie wiem, czy jest możliwe, żeby taką grę żeby obsłużyła takiej możliwości. Okay. Wiesz, to bądź tak, ja jestem taką osobą, jako gracz teraz no. mówię, a nie jako deweloper w tym momencie, która generalnie szybko przeskakuje to, to, okay. tą część. Dlatego, że ja mniej, jako gracz, teraz, raz powtórzę, zwracam mniej uwagi na swoją postać jako taką, a bardziej na akcję, i gdzie idę? Natomiast ja tam nie powiem ci szczerze, że nawet takie proste, gdzie masz tylko kilka rzeczy, że możesz twarz zmienić, Kolor skóry, ciało, brodę i tak dalej. Tak mi to wystarcza. A co w zasadzie jest najważniejszego w kreatorach postaci? Wydaje mi się, że przede wszystkim te wszystkie elementy, które pozwalają na ekspresję graczowi jako takiemu. I tutaj pewnie patrzyłbym na takie obszary, które są dla wszystkich zawsze naj, najbardziej naj, najważniejsze, nie? czyli to jak, jak wyglądam. I mam na myśli te wszystkie kluczowe elementy, tak, czyli jakiego no tak. rodzaju, nie wiem. E... Mam, mam ciało Najważniejsze wydaje się mi się, że prócz takich elementów związanych z, związanych z takimi oczywistymi wyborami, to pewnie jest taka rzecz, która, która jest istotna dla mnie jako dla gracza. Rzeczy takie. Zęby to jest w ogóle rzecz, która się rzadko pojawia, mam wrażenie. Raczej jest może. Jak już się pojawia, to są to dwie-trzy opcje do wyboru. Bardzo zaawansowany kreator postaci będzie można poznać po tym, jak będziesz mógł jakoś solidnie edytować uzębienie. Po co one? Jasne, to rzadko kiedy jest potrzebne, ale możesz chcieć na przykład wiesz, w jakiejś grze, która na, naprawdę jest nacechowana na cutscenki z najazdem na, na twarz bohatera możesz chcieć wtedy faktycznie coś podziałać to są pewne, pewne gry w których mogłoby to zostać użyte to na pewno, jakiegoś szczerbatka zrobić, czy nie wiem, dodać kły wampirze, wiadomo rzeczy, które gdzieś czasami widywałem, czyli jak wygląda łuk brwiowy, albo jakiś mostek na nosie to są takie rzeczy, które są niewidzialne zupełnie to przyznam szczerze, traktuję trochę jako gimik. Nie, no mi się wydaje, że takie rzeczy, jak właśnie mostek na nosie, jakieś poszczególne kości przy policzkach i tak dalej, one same w sobie dużo nie zmieniają, ale zmień 10 takich rzeczy i twarz zupełnie zmieni wygląd. To jest to właśnie, że to są poszczególne części, poszczególne szczegóły, które na tle całej twarzy i ten jeden nie zmieni aż tyle, ale zacznij zmieniać każdy po trochu i zobaczysz, że stworzyłeś innego człowieka. One wszystkie fajny obraz razem tworzą. Jak je widzę w różnego rodzaju, w róż różnego rodzaju materiałach i, i kreatorach postaci, ale te właśnie, te rzeczy związane... To jest że taka pierdoła jak uszy, myślisz sobie, nie ma znaczenia, a potem oddalasz i patrzysz, że twoja postać ma takie k***a radary i masz takie ja pierdole, no jednak muszę to poedytować. Przede wszystkim z kształtem i rozmiarem, nazwijmy to ciała, to są pewnie takie rzeczy, które dla gracza są dość istotne. To raz. Dwa, yy, to jest... Yy, I to jest istotne yy, też dla mnie, <laughs> yy, nie tylko dla graczy. Ja kocham kreatory postaci. To się tak można fajnie jakby wyrazić. I nie tylko stworzyć siebie, ale stworzyć tyle różnych postaci, które ci siedzą w głowie. I nie tylko jakichś totalnie odklejonych wizji, wiesz, potężnego krasnoluda, nie, czy, czy, czy czegokolwiek. Możesz sobie stworzyć jakąś przecudowną babę, przepięknego faceta i tak dalej. Po prostu spełnić swoje najdziwniejsze wizje, nie? W dobrym kreatorze postaci. Możesz stworzyć jakiegoś orka co będzie tylko szedł do przodu i maczugą napieprzał. O, no, fajne to jest. Ja tego, żeby dało się zrobić te postacie, które wyglądają atrakcyjnie. Ja jako gracz chcę grać atrakcyjną postacią. Jestem nieatrakcyjny w życiu, to, to chciałbym być atrakcyjny w grze. Wow, CD Projekt Red chyba rozumie, że w grach jest eskapizm. Niesamowite. Nie, no co ty. Bo są takie firmy, które chciałyby, żeby ludzie brzydcy grali brzydkimi postaciami. Czytaj twórcy Concorda. I chciałbym móc być taki atrakcyjny, jaki chce być. I mam tutaj na, na myśli różnego rodzaju takie ideały, urody. One jednak pomiędzy, pomiędzy nazwijmy to, Stanami Zjednoczonymi, Ameryką jako taką, Europą a Azją różnią się bardzo od siebie. Oczywiście. Więc dla mnie idealny kreator postaci taki, który pozwala mi stworzyć taką postać, która wygląda. Pokrywa te wszystkie wizje i ideały piękne. To, to zdecydowanie. I nie zamyka się na jakąś jedną grupę, jeden gust. Wygląda tak, jakbym chciał. I jest na tyle atrakcyjna lub nieatrakcyjna, na ile, na ile sobie wymarzyłem. I to jest, wydaje mi się, taki drugi... Ale spróbuję też teraz to odbić. Uważam, że powinieneś móc stworzyć totalną do pożygania się abominację w twoim guście. Coś, na co nie możesz wręcz patrzeć. Pamiętacie Dragon's Dogma, jak wychodziły, kur... jakieś te takie skalmary? Takie jakieś dziwne twarze, powstawały, albo rozciągnięte tak o, a wysokie tak o. I to było fajne. To, to, to było dziwne, ale to było fajne, że ludzie mogli stworzyć coś tak durnego, ale jednak mogli to zrobić. No wiadomo, fajnie jest, jak mamy do wyboru jakieś tam wiele różnych blizn, tatuaży, jakiś znamion, nie wiadomo czego jeszcze, pieprzyków. To, jest fajne. to wszystko jest fajne, ale to jest bardzo proste do zrobienia. Akurat pieprzyki i tatuaże mi się wydaje, że są jedną z łatwiejszych rzeczy, bo to po prostu nałożenie płaskiej tekstury gdziekolwiek. Mi się wydaje, że to jest jedno. To, to nie powinno być trudne dla dewelopera. Na przykład ja mam straszną bekę. Jak są pieprzyki, typu wybierz jeden, dwa i są ustalone miejsca. Ja bym chciał, żebym mógł wybrać, gdzie ja chcę pieprzyk dokładnie, żebym sobie nim przejechał. Te predefiniowane ustawienia nie są potrzebne w tych akurat konkretnych aspektach. Pieprzyk na tak o, normalnie. Z reguły, um, natomiast chyba te dwa pierwsze czynniki, które wymieniłem, to są najfajniejsze i najbardziej istotne. Jeśli przyjrzymy się ogólnym trendom, jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia postaci... To... A propos, rozmiar ch... też powinieneś zmienić. Nie wiem w sumie po co, bo z reguły bardzo rzadko się zdarza, żeby gra ci pozwalała się tak rozebrać, Baldur jest taką grą, ale nie ma ich mega dużo. Ale powinieneś móc, czemu k**a nie? W zasadzie. jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia postaci, trendom, jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia postaci, to mamy tutaj takie dwie główne szkoły. To są presety, czyli predefiniowane A. ustawienia, spośród których wybieramy sobie tego naszego bohatera. Presety oraz to slidery, czyli takie znaczy... paski, po których przed... Inaczej. Presety są spoko jako baza do rozpoczęcia, że na przykład masz jakąś ładną babkę, ale chcesz ją zrobić pod siebie, nie? Więc już z góry będziesz miał jakąś w miarę fajną twarz, jakieś proporcje, coś, i na tym możesz zacząć działać. Presety na start są dobre, ale nie są. Nie uważam, żeby było fajne, że stwórz swoją postać, czyli wybierz postać od 1 do 10, bo to nie jest stworzenie postaci, tylko wybranie postaci. W Wukongu nic nie ma, ale to jest zupełnie inna kwestia, bo tam grasz utworzonym bohaterem, usta ustanowionym w fabule Geralta też nie modyfikujesz de facto poza jakimiś włosami czy brodą, to ja to na przykład totalnie rozumiem, ale jeżeli gra stwarza ci możliwość grania losową postacią w fabule, którą ty tworzysz, no to tam można już wszystko, nie? Przeciągamy, ustawiamy wszystko dwie różne tak, rzeczy. jak nam się to po prostu podoba. I czy... Ja bym powiedział, że najfajniejszy kreator to taki z suwakami, ale jednocześnie łączy w sobie te elementy, chyba simsowe one były, że możesz na przykład złapać za rękę i, nie wiem, rozciągnąć bica, nie? Albo coś. Po prostu nie musisz latać po opcjach i po zakładkach, ale jednocześnie możesz sobie operować jak plasteliną te, tą postacią i, i wiesz, i w, w taki sposób modyfikować te suwaki. Jest to łatwiejsze, bardziej przystępne i po prostu daje Ci chyba łatwiejszy też pogląd na to, jak możesz zmodyfikować dane rzeczy. Trendów jest lepszy. Myślę, że beze są and I jeśli mówimy o perfect i w in the sky, it have both. So uh, what I personally um, like to do is um, kind of give players the option to go through character creation really fast, or if they wanna spend uh, some hours in there, then they uh, should be able to, right? Ah no, czyli ustawienia zaawansowane i tak dalej, no. Jasne, pre powinny być obecne, ale zawsze powinieneś mieć możliwość działania sobie i dubania przy tej postaci nawet kilka godzin, no. Uh, dokładnie but, tak. Uh, when it gets too detailed, I feel like, to me, it feels like a job and I know a lot of people who struggle and uh, uh, they uh, kind of, uh, for example, like change this little thing and that little thing and uh, they're never happy, so uh, our job is to make it easy and to feel good, so that... Po prostu dać opcję uh, pójścia na skróty. Nie, nie, nie należy odbierać ludziom opcji, żeby, żeby nie mogli siedzieć wiele godzin, ale jak nie chcą, to powinni móc szybko przez to przelecieć, nie? <grym> i Um, but basically, I think that means that you're using both, right? So, like, sliders and presets. I don't want my sliders without presets. <laughs> so okay. And, uh, yeah, just presets work. So, I mean, that's kind of what we did for Boulders Gate 3, uh, but that, you know, that could be also improved. No, dobra, ale czego w ogóle brakuje w kreatorach postaci? Co można by do nich dodać? I do think it's in, in it would be really nice no. if, like, um, obviously, character... Creation, creators would um, just pay a bit more attention to hair. Plus jeden. Włosy, mimo że masz, nie wiem, 50 presetów fryzur w tym momencie w niektórych grach, to dalej mam wrażenie, że tego się nigdy nie da uzupełnić presetami tak, żeby każdy był zadowolony, albo nawet żeby większość ludzi była zadowolona. Zawsze jakiegoś fryzu brakuje. Zawsze znajdę coś, na co mam jakiś pomysł, i on takie kurde nie ma. Muszę wybrać coś, co jest pomiędzy. Gdyby dali jakoś bawić się różne części fryzur, za które możesz pociągnąć, wydłużyć, je zmienić, podnieść, opuścić, napuszyć, zarobić sobie by to było. Tylko to akurat wydaje mi się, że byłaby jedna z trudniejszych rzeczy graficznie do ogarnięcia. No zresztą zobaczcie jak włosy zachowują się teraz w grach w połączeniu z różnym skalowaniem rozdzielczości, wygładzaniem krawędzi i tak dalej. To pewnie też wynika z tych jeszcze dalej istniejących ograniczeń technologicznych, ale byłoby to super. W Black Desertie jest taka możliwość? Nie grałem, więc, więc jak jest to, to też ciekawe. Albo na przykład fryzury facetów to 10 wersji pani fryzjerką, a z tyłu i po boku. <laughs> Kurwa, Ej, ale kiedyś tak było, teraz już jest lepiej, ale kiedyś tak było w MMOsach, że jak brałeś fryzury męskie, <laughs> to było ich 10, a jak kobiece to 50. <laughs> <laughs> it was <taki> like <laughs> early hair and a lot of like dreads choices but definitely also like you know like having some sort of hair accessories i think it's um it can add like an additional layer of fun for Kurde, akurat Baldur fajnie zrobił z piercingiem, uważam i tatuażami, tam jest dobrze, ale no pewnie dałoby się jeszcze więcej tego, nie. Pierc Zwłaszcza piercing wychodzący poza twarz. Mi się wydaje, że masa jakichś kolczyków w różnych miejscach ciała, to jest coraz popularniejsze też i ludzie by pewnie tego też więcej chcieli. Make a character a bit more f fun. Customizing eyebrows definitely uh, is something that uh, could be picked up in general by character creators because, yeah, I mean, uh, who, who doesn't want to, you know, like make a character one time with a mono unit brow? <laughs> <right? It's, laughs> yeah. You know, it's it's, a, it's like having like a vast choice of eyebrows. I think it just makes it. Uh, or the very the eyebrow with like the one scar that yeah. goes through it like the one shaved yeah, out yeah. parts always mm -hmm. good just yeah, teeth right. as well i feel like like teeth would be great like to be yeah. able to do fangs and like maybe A white, a yellow, you know, all that. Jednej rzeczy chyba nigdy nie wiedziałem. Chyba no. mi się nie zdarzyło spotkać gry, w której mógłbym zrobić sobie typa, który ma tak, takie naprawdę złe zęby. Takie, wiesz, krzywe, no. że tu już wypadnie. Chyba, że w Demon Soulsach. Nie wiem, jak bardzo tam jest z tym, ale wiem, że jest modyfikacja zębów. Padły 10 lat temu, miał no, może mówiłem. i nawet pieniądze, żeby wstawić ten. Y, y, protezę, ale już przepił Takie dawno. naprawdę zeszkorbudzone spróbowanie. K... Nie wiem, kto by chciał takie, ale może ktoś by chciał takie opirata zrobić, powinienś mieć możliwość. Bo jakby w kreatorach postaci wszyscy tak y, y, mam wrażenie ścigają się, żeby ten absolut w jakoś wyrażony osiągnąć, albo będący ten absolutem jest, nie wiem, nasze wyobrażenie na temat nas samych, nie? Czy istnieje taki fajny, sensowny kreator postaci, który. I czemu mi pokazujesz tak, greków? Jakoś wyrażony osiągnąć albo będący tym absolutem, jest, nie wiem, nasze wyobrażenie na temat nas samych, nie? Czy istnieje taki fajny, sensowny kreator postaci, który pozwala dobrze zrobić Brzdala? Ja bym oczekiwał tego jako y, środka do realizacji mojej fantazji, bo jeżeli, nie wiem, będę grał w grę o piratach, mało ich jest, nie? No, no. A jak no. już są, to nie zawsze fajne, ale załóżmy, że trafisz na taką. <laughs> Skull and bones. w <laughs> grę o piratach, nie? Że po niej już nie potrzebujesz innej. I robisz sobie tego czarnobrodego swojego. Jakiegokolwiek, wiesz, tego postracha oceanów, nie? I Karaibów. Patrzysz na tych piratów i oni wszyscy są piękni. A pirat no właśnie. ma nogę drewnianą, ma no. zęby mu wypadają. I dlatego ja na przykład ostatnio Horizona komentowałem, nie? Ten remaster. Wszyscy jesteś wygładzeni. A oni widzi, czy biegają. No, jaki to ma sens, stary. Wiesz, mu wali rumem z 3 km, nie? No, pirat jest piratem, nie? Więc jeżeli gram w grę o piratach i będę miał papugę na ramieniu, hak tutaj i wiesz, i drewnianą nogę, nie? Bo mi krokodyl Ale zab, zęby ja mam jak. Piratem, po bondingu nie? Nie za 50. piratem, nie? No. Moim zdaniem jest absolutnie ok. Ja, ja szczerze mówiąc, yy, osobiście bardzo lubię grać brzydkimi postaciami. Yy, bardzo często gram nieatrakcyjnymi, brzydkimi postaciami. Yy, po to tylko, żeby zobaczyć, na co gra pozwala. Na co rozpozna i no, no, wygląda no, no, właśnie no. cały ten system, jak bardzo jest elastyczny. Oczywiście są jakieś granice, tak? Bo osobiście nie. Jest... Mówimy o brzydkich postaciach i mamy takie wypchane poliki, jak po Botoksie, i właśnie chciałem powiedzieć, że to zaczyna wyglądać jak połowa celebrytów z Hollywood. Te wizje brzydkich postaci, które mieliśmy 10-15 lat temu w głowie, to teraz są sławni ludzie. Dziwne czasy na skór. Na co gra pozwala, na co rozpozna i jak wygląda właśnie cały ten system. E... jestem ciekawy, czy mi odbije w sumie, jak tak sobie o tym myślę. Teraz zupełnie inna rozkmina, nie? Czy na przykład jak będę miał jakieś pierwsze zmarszczki, które mnie będą irytować, to czy coś będę chciał z tym zrobić? Oby nie, kur. Bo osobiście nie jestem fanem jakiegoś takiego tworzenia takich potworów, e, gdzieś tam, który wygląda jak skrzyżowanie jakiegoś trola z krasnym ludem. E, to, to widzieliśmy pewnie wielokrotnie w kreatorach postaci tego rodzaju. Ale jest najlepsze w tym, co on tutaj stworzył, że każdą tak naprawdę z tych min, które tutaj były przyjęte, to Jim Carrey potrafi zrobić jednym uśmiechem. Opcje. Oczywiście to jest zabawne, tak? że możemy takie rzeczy tworzyć, ale to um, może w jakimś modelu jakiejś gry, która e, rzeczywiście pozwala na tego rodzaju e, Jim twory, to fantastyczne położenie. Jim, ja Jim Carrey osobiście... ma tak plastyczną twarz, to jest człowiek kreskówka. On jest genialny pod tym kątem. N najlepsza mimika, jaką w życiu widziałem. Raczej jest tym zwolennikiem takich nieco bardziej autentycznie i realistycznie trochę wyglądających postaci, żeby mógł się wczuć w tę postać, jak ona wygląda, wiecie, jak miała wiadro zamiast szczęki i nie wiadomo, no, 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 co jeszcze, no, no. to trochę trudno się, się jednak odnaleźć. Okazuje się, że temat brzydoty w grach w ogóle strasznie siadł wszystkim moim rozmówcom, więc jeszcze tutaj poproszę twórczynię niebaldura, niech dorzucą swoje dwa grosze. No z reguły tak jest, że jeżeli już tworzysz brzydką postać, to często robisz to dla Beki. I dlatego mnie to tak dziwi, jak na przykład w grach, w jakichś hero-shooterach czy coś w tym stylu, o zdobywanie postaci, powstają postacie brzydkie. Kto niby będzie chciał grać? Nie będzie nikt chciał wydać kasy na coś, co jest brzydkie. Ludzie chcą swego rodzaju idealizacji i ucieczki od świata realnego, który jest pełen niedoskonałości. No, 99% ludzi jestem przekonany, chce grać czymś, co jest

Like, um, maybe, <laughs> um, there is some narrative hardship that this NPC had to go through. Uh, maybe there is some scarring, maybe it's an expression, but then you feel sad. Um, which uh, like has its own place, uh, so uh, yeah. I think uh, if it supports the narrative, if uh, you want to make it a playable option, that's absolutely fine. But it's gonna be hard to nail uh, because it's uh, very likely that it's gonna end up being funny. No. I do actually think there's also oh, one what? last category there's also like. Cool <laughs> oh, that's that's like some. The być możliwe. To powinno być możliwe main <laughs> character. That's like. Maybe supposed to be ugly, but not really that ugly. It's like there's a scar. It's a bit gritty, but not completely ugly. So it's like Cytrynka, it also depends man. a bit on the audience and like what you specifically want to do. Oh, nie, Czy to jest taka gra jakiej myślę. <laughs> <laughs> For me personally, I think. Um... Ugly is pretty subjective in general as well. like, um, No, ale dobra, brzydota i piękno ogólnie jest subiektywne. Każdy ma zupełnie innego, zupełnie inaczej przesunięte jakieś preferencje, wiadomo. To, to, to zawsze tak będzie. Ugly is pretty subjective in general as well. Like um, what you find ugly doesn't mean necessarily that someone else will, right? So Szczególnie um, especially like when it comes to hair, I think uh, for BG we kind of yeah, we had a little bit of a we we noticed it a bit too late, uh -huh. but um we had a lot of um hair salon hairstyles mm -hmm. which is neces maybe not necessarily what you might want to have when um to want to make like a very gritty warrior or something like that właśnie fajnie by było, gdyby to wszystko nie było takie idealne i żebyś właśnie w, w, we włosach to w ogóle często widać, i większość gier ma ten problem, że nie ma fryzur, które są na przykład zaniedbane. To głównie jest kwestia tych presetów, które wybieramy. No to są konkretne fryzury, więc masz konkretnie je w danym stanie ogarnięte, bo fryzjer je by tak ogarnął, więc tak to wygląda. Ale możesz chcieć, wiesz, jakiś zarys fryzury, który już na przykład dawno odrósł, jest trochę krzywy, jest trochę dziwny i tak dalej. Chciałbyś coś takiego, co jest pomiędzy jakimiś presetami. I fajnie było, gdybyś mógł to zrobić. Ale to w ogóle jest chyba największa plaga y, kreatorów postaci, że y, tak jak ja uważam, że powinieneś móc tworzyć bardzo atrakcyjne postaci, tak właśnie powinieneś też móc stworzyć brzydkie, a czasami kreatory zapominają o tych brzydkich. Dlaczego z tej zabawy powinieneś móc? I ja zawsze wychodzę z założenia, że w grach, i to nie tylko w kreatorze postaci, gracz powinien mieć. Możliwości. A to, czy z nich skorzysta, to już jest jego sprawa. Ty jako deweloper, daj mu narzędzia. Absolutna dowolność i możliwość tworzenia takich maszkar w tej grze. Może jednak prowadzić do czegoś, co jest bardzo niepożądane w grach, czyli do wybicia z imersji. Ale po co my się tym martwimy, jeżeli to gracz wybiera, czy chce być wybity z imersji, czy nie? Ja nie wiem, po co ludzie tak się ładują w buty gracza. To ja sobie stworzę postać, która jest zgodna ze światem i z fabułą. I nie odstaję od reszty, jeżeli mam taką ochotę. Ale jeżeli chcę totalną bekę pocisnąć, to mam ochotę w Dark Soulsach zrobić sobie gościa, który ma fioletowy kolor skóry. Bo czemu nie? Ostatnio tworzyłem kompaniona do, do nowej Dogmy mhm. i zrobiłem skrajnie, skrajnie. Ekstremalnie wszystkie suwaki poprzesuwałem. Ekstremalnie Dragon's Dogma stronę. jest genialne. Jak... Dragon's Dogma jest genialny. Dragon's Dogma, character Creator jest genialny, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Jakąś poczwarę, nie? nie? Jakby poziom Bridoty przeszedł przyszedł taki poziom wiarygodności. Totalnie możesz się bawić brzydotą, a, ale czy, czy chcesz umożliwić graczowi tego, by stworzył kompaniona, który wygląda jak, nie wiem, dzwonik z Notre Spoko, pod warunkiem, że świat to zauważy. A umówmy się, jakby nie ma takiej opcji. Aby zauważył światło. No ale po co świat ma to zauważyć? Nie, moim zdaniem, ten typeczek akurat jest troszeczkę odklejony. <gry> znaczy po prostu się z panem nie zgadzam. Ja uważam, że grasz powinien sobie móc z każdej gry zrobić totalną bekę i bezsens. Nie musisz być zamknięty w ramach immersji na siłę. Bo, bo to jest niemożliwe, bo to zawsze się finalnie odbija od budżetu, bo nagle musiałbyś nagrać, nie wiem, 10 tysięcy linijek. Ja uważam, że to jest śmieszniejsze, jeżeli nie reagują. Z zauważcie, ja pokażę przykład czegoś. I to jest kwestia akurat modów. Soda Popin, taki streamer, grał sobie w Harry'ego Pottera ostatnio z CJ'em like i zamiast so różdżki miał pistolet. Profesorem God był God. ten oto jegomość. <laughs> What? I żadna postać w fabule tego nie rozumie, nie ogarnia. Doktor okno. I to jest jeszcze śmieszniejsze przez to, że ten świat zachowuje się zupełnie zwyczajnie, a te postacie tak odstają. I to powinien móc gwarantować kreator postaci i uważam, że powinieneś mieć takie możliwości. Nie mówię, że takie dokładnie, ale chodzi mi, rozumiecie mi o efekt, że powinieneś móc sobie po prostu cisnąć bekę. Która by reagowało w pewien określony sposób. Łatwo jest w ogóle, łatwo jest dać możliwość, ale trudno jest i to jest w ogóle dobry design. Nie? Jakby dobry design to jest taki design, który oramuje cię w taki sposób, że ty nie wiesz, że coś oramowane, ale czujesz się z tym dobrze. No i dotarliśmy do końca. Okazuje się, że nie ma jednej zdecydowanej odpowiedzi, jak to po... brzmi jak design, który nie istnieje. Bo. Prędzej czy później ramy da się wyczuć. Dotarliśmy do końca. Okazuje się, że nie ma jednej zdecydowanej odpowiedzi, jak powinien wyglądać ten idealny kreator postaci. Ale można z tego wywnioskować, że twórcy chętnie daliby graczom jeszcze więcej opcji, no. gdyby tylko mieli na to czas i zasoby. A oto nie jest tak łatwo. No A jak wy uważacie? Absolutna dowolność, czy może jednak ograniczenia? Tworzycie w ogóle siebie w grach, czy może dowolność z ograniczeniami tylko pod tym kątem, żebyś gry nie zepsuł. Że możesz wchodzić do budynku, twoja postać nie ma 5 metrów, tak jak mówiłem. Wiecie, w typowym człowieczeństwie, totalna dowolność kompletnie inne, wyidealizowane postacie. No i w ogóle, co myślicie o tworzeniu brzydkich postaci i faktycznie graniu tymi brzydkimi postaciami? Powinieneś mieć możliwość grania brzydką postacią. Ja na przykład uwielbiam postacie śliczne, ale nie rozumiem, czemu miałbym nie mieć możliwości stworzenia brzydkiej postaci. Why not? Dzięki za uwagę, na razie. Cześć. Bardzo fajny materiał. Zupełnie inny temat niż ostatnio, żeśmy poruszali na streamie, ale taki odskocznia jakaś, tak? Fajnie o różnych se segmentach gier rozmawiać i to to był to był jak najbardziej dobry materiał od TV gry. Wrzucam wam linka, zostawcie łapę w górę, proszę.